Jak w mgnieniu oka wygenerować kod QR z linkiem na przykład do profilu waszej organizacji na funnymoney.pl? Błyskawicznie możecie to zrobić w Canwie. Taki QR kod będziecie mogli wykorzystać we wszelkiego typu materiałach promocyjnych, komunikacyjnych, na eventach itd. I jak to zrobić w Canwie? Przygotowałam tutaj taki pusty dokument, do którego będziemy dodawać wygenerowany kod QR. Jeżeli jeszcze nigdy nie generowaliście QR kodu z Canwy, to tutaj w panelu po lewej stronie, gdzie znajdują się różne narzędzia, znajdujecie aplikację. Klikamy w tę aplikację. Następnie najszybciej tutaj wpisać w wyszukiwarkę QR kod, Enter. I wyskakują wszelkiego typu narzędzia do generowania QR kodów. Ja używam tego najprostszego narzędzia, tutaj to pierwszy po lewej stronie kod QR. Klikamy go i natychmiast otwiera nam się panel do generowania QR kodu. Jak widzimy, tutaj mamy adres URL i wystarczy przepisać taki adres z profilem waszej organizacji. No, ale oczywiście nie trzeba tego robić ręcznie, wystarczy skopiować go z przeglądarki internetowej i powiedzmy, że dla przykładu będzie to organizacja, która ma bardzo krótką nazwę profilu i którą pamiętam, Pach. Weźmy na profilu organizacji Pach. Ten profil kopiuję, Ctrl-C lub Command-C na Macu. I wystarczy Ctrl V albo Command V na Macu. Robi nam się aktywny przycisk generuj kod, więc generujemy ten kod i kod gotowy. Ten kod możemy skopiować go Ctrl C i wkleić do innego dokumentu w Canwie. Można go także pobrać jako plik PNG lub na przykład plik PDF i zamieścić go w dowolnym programie, w którym pracujecie. Gdzie taki QR kod można wykorzystać? Najprostsze zastosowanie oczywiście na wszelkiego typu plakatach, ulotkach. Warto taki QR kod zamieścić wszędzie tam, gdzie możecie wywiesić taki plakat, czy to w biurze, w siedzibie waszej organizacji. Czy to na drzwiach, czy na tablicy informacyjnej, czy w innym miejscu, gdzie pojawiają się ludzie, mogą łatwo zeskanować i od razu przejść ze swoich urządzeń mobilnych do profilu waszej organizacji, zacząć was wspierać bezpłatnie przy okazji zakupów online. Więc są to wszelkiego typu plakaty, ulotki, czy to takie drukowane z drukarki biurkowej, czy są to plakaty profesjonalne gdzieś na mieście rozwieszane. Tutaj także przykład takiego standu gdzieś na biurku. Jak najbardziej taki kod można umieścić i w ten sposób promować darowiznę od zakupów online dla waszej organizacji. Oczywiście na wizytówkach także jest to fajna forma, żeby mieć taki QR kod. Czasami ten QR kod stosuje się na odwrocie wizytówki i w momencie wręczania komuś tej wizytówki ta osoba ma od razu dostęp do profilu waszej organizacji. Nie musi go ręcznie przepisywać, wpisując http łamane przez funnymoney.pl łamane przez nazwę waszego profilu, bo wtedy łatwo się pomylić. A tak skanuje ten QR kod i od razu przechodzi do witryny, gdzie bezpośrednio może się już dowiedzieć więcej o waszej organizacji, może zainstalować rozszerzenie przypominajka, może pobrać aplikację mobilną i wszystko, co potrzebne, ma właśnie na tej stronie. Tutaj oczywiście w publikacjach wszelkiego typu jak najbardziej także można zamieszczać te QR kody. Fajną opcją jest również posiadanie takiego QR kodu w swoim telefonie. Gdy spotykacie się z waszymi darczyńcami lub z osobami, z którym chcecie powiedzieć o tym, że mogą was wspierać na funnymoney.pl, wystarczy, że pokażecie, udostępnicie ze swojego telefonu QR kod osoby, z którą się spotykacie,
Ona może zeskanować ten kod i od razu przejść do waszej witryny. Nie musi nic przepisywać, zapamiętywać, robić notatek. Jest to błyskawiczna metoda na promowanie i zachęcanie do wspierania was bezpłatnie przy okazji zakupów online. To tyle. Dzięki. Do usłyszenia. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.